Są z nami tutaj kierownicy albo i trenerzy, nie wiem w sumie jak nazwać, bo jesteście na pewno fachowymi postaciami w kadrze PLP, dlatego też ten mecz był określany takimi małymi derbami. Adampol, Aptel Adampol, okazało się, że Adampol jest dzisiaj lepszy, więc zapytam najpierw przegranego, jak przyjmuje tę porażkę, bo wyglądało to dosyć słabo z twojej perspektywy, bo też słyszałem, że tutaj byłeś bardzo zdenerwowany na postawę swoich tutaj podopiecznych. No tak, zawsze się mówi ostatnio, że pogoda nie sprzyja, no ale to była, naprawdę był potworny upał, ale mając każdy zmianę, powinniśmy inaczej wejść w mecz. Generalnie z tych 5 bramek, oprócz tego karnego, no to wiadomo, był karny, ale oprócz tego karnego to te 4 z 5 straconych bramek to są prezenty, ewidentnie wykładamy piłkę, no i później jest ciężko wrócić do meczu. W drugiej połowie Adampol już nic nie stworzył. Nie wiem, czy to była ich taktyka, żeby nic nie stworzyć ewentualnie z takiego groźnego, czy to już my lepiej trochę te zagraliśmy. No generalnie ciężko się podnosić ze stanu 5-0, 0-5, nawet jak jest to po 12 minutach. W drugiej połowie już istnieliśmy jako drużyna, strzeliśmy 2 bramki od stanu 0-5, także to też jakiś mały plusik. Ja dziękuję swoim zawodnikom za zaangażowanie w tych ciężkich warunkach. No, gdybyśmy nie przespali tego początku, to byłbym w innym nastroju, ale także gratuluję Konradowi Adampolowi zwycięstwa, no bo było ono zasłużone, wykorzystali to, co mieli, i tak się wygrywa mecze. No bo Konrad, teraz proste pytanie, na ile było w tym mocy Botmana? Mocy Botmana było tutaj wiele, bo wiedzieliśmy, że Jacek ściąga wszelkie posiłki, także wiedząc, że mamy delikatne kłopoty kadrowe, czerpaliśmy już od Marvela i musieliśmy korzystać z superbohaterów. Tak, a tutaj z Damianem rozmawiałem, dla niego to jest taki powrót po kontuzji do takiej pełnej sprawności. Można powiedzieć, że to jest taki prognostyk przed pauzą, bo teraz mamy przerwę, no ale tuż przed chwilą pokazał, że jak jest duża odpowiedzialność na nim, to jest w stanie zapewnić te ważne bramki drużynie. Tak, Damian jest jak najbardziej kluczowym graczem w naszej drużynie. Na hali wyglądało to tak, że brał na siebie ciężar Dominik, tutaj bierze na siebie ciężar Brulin, także po prostu bardzo się cieszymy, że wraca do zdrowia, do dobrej formy. My cieszymy się, że też troszeczkę przerwa wakacyjna pozwoli mu odpocząć, bo on jednak, jego głowa i ambicja nie pozwala czasami na odpuszczenie, a tutaj będzie po prostu musiał, bo zakończymy na razie rozgrywki na 2 miesiące, zregeneruje się i wróci w jeszcze lepszej formie. A na koniec jeszcze już nawiązując do przerwy, Jacek, czy są jakieś w perspektywie nazwiska do wzmocnienia? Bo ja wiem, że ty bardzo aktywnie szukasz, zresztą Konrad też. Wy jesteście takimi chyba dwoma dyrektorami sportowymi, którzy najbardziej aktywnie szukają nowych nazwisk w PLP. Ja akurat nie szukam nowych nazwisk. Staram się dobierać do drużyny ludzi charakterologicznie. Jeżeli oni nie pasują charakterologicznie, bardzo szybko wypadają z tej drużyny. Są ludzie, którzy znają, z nami grają od kilkunastu lat, są od kilku lat i po prostu to szybka jest weryfikacja. Generalnie my uważamy się jako jedna wielka rodzina. Atmosfera w zespole jest naprawdę od niepamiętnych czasów wyśmienita. Zawsze szukamy wzmocnień, no bo wiadomo, jak to jest piłka amatorska, nie każdy może, pojawiają się kontuzje, jakieś wesela, chrzciny, inne uroczystości rodzinne i na przykład no, wydaje się tydzień wcześniej, że ten skład jest optymalny, a wychodzi na to, że szukamy drugiego na zmianę w gorączkowy sposób. Także ja tam aktywnie nie działam, no bardziej już tak po koleżeńsku w zespole rozmawiamy, kto kogo zna, kogo ewentualnie, ale staramy się unikać, wyciągać z innych drużyn grających w tej samej lidze. Tutaj mówisz o charakterze, a żeby mieć charakter, to trzeba też mieć i dobre serce. Wiemy, że Fundacja Naszpikowani z nami współpracuje i też z racji tego, że tutaj nawiązaliśmy współpracę, to słyszałem, że macie jakiś datek. Najbardziej. Mamy tutaj od jednego z naszych zawodników, a tutaj chcemy też pokazać, że mecz, który był określany derbami, który miał być emocjonujący, był emocjonujący, ale również pokazujemy to, że grając robimy dobro i tutaj na Fundacji Naszpikowani przekazujemy buty Adriana Mierzejewskiego z jego okresu gry już poza Polską na fundację, na aukcję charytatywną dla czynienia dobra. Ja może przybliżę troszkę, że Podlaska Liga Piłkarska stała się partnerem w ubiegłym tygodniu
wydarzenia, które odbędzie się na Stadionie Miejskim 8 Lipca. To jest fundacja drużyna Fundacji Naszpikowani wystąpi przeciwko Pectus Team. Zapraszamy, wstęp jest wolny na Stadion Przysłoneczny i tam między innymi te buty, jak i przez nas uzyskane rzeczy od naszych gości specjalnych w Turbo Podlasiaku będą poddawane pod aukcję, także działamy charytatywnie razem z Naszpikowanymi. To ja dziękuję za wywiad, no i za ten gest. Dziękuję bardzo Jackowi za dzisiejszy. Dziękuję.